Witam Was serdecznie już w piątym odcinku zagramy z serii Death Stranding w moim wykonaniu. Ja oczywiście jestem Admirał Karol 92, a jest to dobry rzecz. A dalej będzie katastrofa, jak było do tej pory. Więcej się będę gubił, przewracał. Błądził jak dziecko we mgle. Ale mam nadzieję, że Was to chociaż bawi. Te moje lamienie. No, co by tu rzec? Ja się zamykam i życzę Wam przyjemnego odbioru. Skanuje identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Dane zgodne. Sam Porter Bridges. Mam to zlecenie. Dodaliśmy ci schemat mostu do Assemblera. Pierwszy krok to położenie fundamentu, a następnie trzeba tylko dostarczyć dodatkowe materiały. Dobry most przydałby się wielu rzekom i kanionom. Przespaceruj się po swoim dziele, a zaręczam, że będziesz zadowolony. Spróbuj. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Okej, Sam. Udaj się do wyznaczonego obszaru budowy mostu. Fundament powinien być na miejscu. Z Twoją pomocą skończymy w mgnieniu oka. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiał. Użycie broni dozwolone. Sam, znalazłeś teren budowy. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. Thank you.
Skorzysta z niego każdy, kto zawita w te okolice. Wypatruj innych miejsc, w których most byłby przydatny. No i proszę.
No i proszę. Wygląda na to, że ktoś dostarczył do celu jedną z twoich przesyłek. Odbierz go korzystając ze wspólnej skrzynki.
prywatnej szafce możesz trzymać ładunki i nie tylko. Yeah.
natężenie łącznika wzrasta. Pamiętaj, jeśli dojdzie do toksemii, nie będzie mógł ci pomagać wykrywać wynurzonych. Żeby go uspokoić, unikaj gwałtownych ruchów i trzymaj się jak najdalej od wynurzonych i innych zagrożeń. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Dziękujemy. Ten moduł pozwoli nam zasilić centrum dystrybucji za pomocą sieci. I może nawet inne miejsca. Oby UCA dobrze wykorzystało naszą elektryczność. Mogę rzucić okiem? Świetnie. Wszystko gra. Dziękuję. Teraz wystarczy połączyć się z siecią chiralną. Do dzieła.
Przepustowość sieci to ograniczony zasób, który pochłania każdy zbudowany obiekt. Wraz z podwyższeniem stopnia połączenia zwiększa się jednak także dostępna przepustowość. Możemy się wykazać. Dzięki. Słyszałem, że reszta twojego zespołu zginęła. Tym bardziej podziwiam twoją pracę. Jesteś człowiekiem orkiestrą. Oby Amelie szło równie dobrze. Ciekawe, czy dotarła do granicznego. To ona powierzyła nam farmę wiatrową. Ja zabezpieczałem tyły, a Amelie była na przodzie. Nie poznałem jej osobiście, ale podróżowanie z nią było zaszczytem. Przekaż jej to, kiedy ją spotkasz. Dobrze? Sam, masz chwilę? Przeprowadziłem eksperyment z twoją krwią. Chyba miałeś niezłego nosa. Po rozpyleniu próbki twojej krwi na terytorium wynurzonych, ich aktywność zauważalnie spadła. Choć trudno to potwierdzić, bo nie ma innych repatriantów, których moglibyśmy poprosić o udział w testach, wygląda na to, że wydzieliny repatriantów odstraszają wynurzonych. Mama postanowiła stworzyć broń, żeby sprawdzić tę teorię. Niedługo skończy prototyp. Chcielibyśmy, żebyś go przetestował. Sam, to idealna okazja. W sieci chiralnej jest już prawie cały region. Został tylko węzeł portowy. Wróć do węzła stołecznego i pobierz zapasy dla portowego. Kiedy tu dotrzesz, przekażemy ci prototyp osobiście. Jeszcze jedno. Kurierzy nieczęsto odwiedzają tę farmę wiatrową. Przy okazji, przyjmij wszystkie niewykonane zlecenia. Nie ma sensu wracać tu z pustymi rękami, skoro można coś zrobić. Zajrzyj do terminala dostaw. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Gratulacje. Możesz przyjmować zlecenia otwarte. Chociaż nie są może aż tak istotne jak te przypisane tylko do ciebie. Jeśli i tak idziesz w danym kierunku i masz miejsce w bagażu, możesz zrobić coś więcej, prawda? To, że nie są kluczowe dla misji, nie znaczy, że nie są dla kogoś ważne. Warto zrobić dobry uczynek. Typowe zlecenie. Lepiej przejrzyj elementy podsumowania.
Dobra robota. Ta farma wiatrowa, którą włączyłeś do sieci, znacznie usprawni nasz rozwój. W ramach nagrody dodałam ci do Assemblera pewien gadżet. Generator. To cacko pozwoli ci ładować baterie wszystkich pobliskich urządzeń. Mam też na myśli maszyny i motory i inne pojazdy z akumulatorem. Wygląda jak ścieżka. Hey!
Posłuchaj, Sam. W centrach dystrybucji jest pełno materiałów, z których można tworzyć sprzęt. Możesz też pobrać materiały na obiekty. Oczywiście każda placówka ma pewne ograniczenia. Szczegóły znajdziesz w terminalach. Yeah.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do bliskiego pojazdu. Ładunek zgodny. Dzięki. Odkażanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Nie bez powodu jesteś legendą. Robisz tytaniczną robotę, jednoczysz ludzi i dajesz wsparcie. A przecież działasz w pojedynkę. Równie dobrze wielki dostawca mógłby być całą armią kurierów. Jakimś cudem zawsze jesteś w pobliżu, kiedy tylko ktoś potrzebuje pomocy. Tylko ktoś taki jak ty ma szansę dotrzeć na wybrzeże. Szerokiej drogi. Będę trzymał kciuki. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdź. Zlecenie przydzielone.
Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Hej, Sam. Mógłbyś uruchomić ten motor, podładowując go generatorem. Może spróbujesz? Użycie broni dozwolone. Przykro mi. Nie możesz tam budować obiektów. Wybierz.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto prosto. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładnie. Zgodny. Dziękuję. Zawsze tak bardzo dbasz o nasze ładunki. W porządku. Dzięki za wszystko. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz. Dostarczam ładunek. Sam, zajrzyj do podsumowania. Thank you.
Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Witaj w węźle stołecznym. Udaj się do centrum dystrybucji. Odkazanie kontrolę. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Dostarcz ładunek, a później weź nowe zlecenia. Jesteś ten nowy? Sam Bridges? Wielkie dzięki. Błyskawiczny jak zwykle. Dobra, do następnego. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji. Sam, mama mówi, że skończyła już swoją broń na wynurzonych. Jej prototypy są częścią kolejnej przesyłki. Chodzi o pomoc humanitarną dla węzła portowego. Węzeł portowy jest dość daleko od terytorium wynurzonych, ale broń powinna się przydać, jeśli jacyś się tam zabłąkają. Da też mieszkańcom możliwość obrony podczas wypraw poza granice miasta. Przesyłka zawiera też różnego rodzaju lekarstwa, także ludzkie nasienie i jajeczka. Próbki te mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności genetycznej. Pochodzą bowiem od osób spoza głównych siedlisk ludzkich. Wykorzystując właściwości temporalne Hiralium, możemy sprawić, że będą użyteczne tak długo, jak trzeba. Gdy już dostarczysz przesyłkę, podłącz Cupida. Kiedy to zrobisz, cały region zostanie włączony do sieci chiralnej. Następnie udasz się do węzła jeziornego. Tam również dostarczysz artykuły pierwszej potrzeby. Rzecz jasna, będziesz musiał przeprawić się przez jezioro. Szczegóły będą w drugim zleceniu, które przyjmiesz na miejscu. To będzie bez dwóch zdań twoja najdłuższa trasa. Postaraj się porządnie przygotować. Przekazując nadmiar materiałów do placówki, zwiększysz ich ilość na miejscu. Materiały te można później wykorzystać do tworzenia sprzętu i nie tylko.
Pamiętaj jednak, że każda placówka ma swój magazyn i ilość zapasów może być inna, zależnie od miejsca. Tak więc nie przesadź. Dobry, Sam. Wystarczyć. Cieszę się, że wszystko dobrze działa. Oto najnowszy z serii naszych biogranatów, nazywany przez nas Dwójką. I jak się pewnie domyślasz, ten model powstał z różnych ekstraktów pochodzących z twoich ekskrementów. Przypuszczamy, że dzięki regularnemu spożywaniu kryptobiotów wydalasz pewne związki, które mogą się okazać szczególnie skuteczne w walce z wynurzonymi. Jeżeli będziesz potrzebował więcej granatów, wystarczy, że dostarczysz nam koniecznego materiału, odwiedzając toaletę w kwaterze. Czekam na twoją opinię. Z serii nowych biogranatów. Jedynka. Nazywany tak, ponieważ zawiera ekstrakt odparowany z twojego moczu. W porównaniu z pierwszym modelem cechuje się wyższym stężeniem twoich wydzielin, co powinno zwiększać jego skuteczność w walce z wynurzonymi. Ilekroć postanowisz skorzystać z udogodnień swojej kwatery, pobierzemy materiał i stworzymy dodatkowe egzemplarze. Więc nie musisz się martwić, że ci się skończą.
Breachling to alternatywne określenie więzi między tobą a innym kurierem. Aby stworzyć silną więź, pomyśl o umowie splotu. Piąty odcinek z Death Strandinga. Do zobaczenia następnym. Cześć i czołem, Polski z Rosołem.